Raz, dwa, trzy. Dobra, słychać mnie. Witam wszystkich, cześć, ja mam na imię Tobiasz i będę dzisiaj nadzorował ten jakże przyjemny, wspaniały i przepyszny lot na jedynej takiej platformie w kraju Dinner in the Sky Polska. To właśnie my, witamy gorąco i serdecznie, a witają Was po drugiej stronie Łukasz, który także będzie czuwał nad bezpieczeństwem tego lotu. Wspaniały barman Maciej, no i oczywiście szef kuchni podniebnej Piotr Nadolski, wielkie brawa. Za moimi plecami Tadeusz, który tutaj czuwa nad całą platformą i nad naszym dźwigiem. Kochani, lecimy najwyżej jak się da. Zobaczymy, na ile nam pozwolą warunki pogodowe. Troszeczkę na górze wieje. Prosimy się nie stosować. Co najważniejsze, bardzo ważna informacja. Skupienie teraz. Bardzo bym prosił skupienie, tak? Dobra. Nie wstajemy od stołu i nie zamieniamy się miejscami, ok? Dobra. Jesteście gotowi? Ale nie słyszę. Jesteście gotowi? Na pewno? No to lecimy! W międzyczasie, słuchajcie, za momencik szef naszej podniebnej kuchni zdradzi Wam, cóż takiego będziecie mogli posmakować na wysokości tutaj na Placu Solnym. Bardzo proszę, Piotrze. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj będą policzki wołowe konfitowane, czyli gotowane w głębokim tłuszczu, brokuły dzikie, pire z pietruszki, sos z czerwonego wina i foie gras. Pralina z foie gras. I to wszystko słodzimy deserem z chałwy i malinami. Smacznego. No bardzo dziękujemy. Brzmi faktycznie apetycznie bardzo, także życzymy smacznego. Jeszcze taka informacja, gdyby była potrzeba jakichś zdjęć pamiątkowych, to oczywiście służymy pomocą, głównie Łukasz i ja, ale także nasza wspaniała kuchnia, która skończy wydawkę, także będzie do Waszej dyspozycji. No to cóż, kochani, przyjemnego lotu, wszystkiego dobrego, jesteśmy do Waszej dyspozycji, bawcie się dobrze, powidziajcie, podziwiajcie Poznań z wysokości. You can't leave now. No, wait a minute, you can't leave now.
Can I bring something up? Don't mean to be confrontational. But lately we haven't made time to be conversational. Down here, sweet, nothing's no more. I guess life has gotten in the way. How in the world could this happen to us? We used to have so much to say. Tell me, baby, when was the last time you heard me call you sweet darling? Yeah. And when was the last time I heard you say, hey, baby? Starting with
tylko co się, powiem, co się dzieje. Dawid robi jaskółkę z jednej z umów. Pokaż. Samolocik. Po to, żeby ją puścić w świat i ogłosić. Tak. Gdzieś doleci, tak. Dawaj. Spada z gracją, no, mogę powiedzieć. Ale i tak spadnie. Ale my damy radę. Prośba od fotografa, kochani. Zdjęcie z teczką. Osoby podpisujące trzymają teczuszkę. Uśmiech tutaj do fotografa. Kochani, to idzie na żywo, także jest naprawdę ogromna prośba, abyśmy osoby podpisujące zabrały głos. Dwa zdania króciutko, bardzo proszę. Co mam powiedzieć? Przede wszystkim dzisiaj podpisałem jedną z pierwszych umów z MVGM na realizację transformacji energetycznej. Mam nadzieję, że do niej oczywiście dojdzie, do samej realizacji. Z produktów oczywiście Saule i Kolumbusa. Dawid, no powiedz, co tam... Z racji tego, że ja lubię gadać, ale nie chciałbym szanownemu koledze odbierać tutaj mikrofonu na dłużej niż chwilę, to chciałem powiedzieć wam, że ta umowa wcale nie jest tak łatwo podpisywalna, tak? Ponieważ jest dwóch gości, którzy siedzą w Holandii, którzy musieli wyrazić na nią zgodę, a którzy no, nie do końca czują nas wszystkich, bo żeśmy się nie spotkali. Dlatego zadanie dla pani Agnieszki z MVGM jest takie, żeby nas poznać z również szefostwem. Wspólnie chciałbym, żebyśmy to zrobili, ponieważ projekt, który robimy, on nie jest tylko polski, tylko może być europejski. Jak będzie europejski, no to odniesiemy wszyscy fajny sukces. Myślę, że to będzie też dosyć ciekawe. A żeby tak ogólnie spuentować dzisiejszy dzień, bo trochę można powiedzieć, że jesteśmy tutaj w ciekawym towarzystwie, tak? No siedzą tutaj saulersi, tak? Nie, Bartek? Nie. Siedzi Skańska, która jako pierwsza tutaj wspiera, tak? Panie Adamie. Adamie? Adasiu, jak to mawiał klasyk, tak? Słuchajcie, jestem niesamowicie szczęśliwy, że mogę tutaj być i cieszyć się tym, że możemy takie rzeczy robić. Bo kto podpisuje umowy we Wrocławiu? W ogóle kto podpisuje umowy w Wrocławiu, tak? Ale... Dinner in the Sky, w takim towarzystwie, no dla mnie jest to rzecz, którą chyba będę pamiętał do końca życia, bo takich rzeczy normalnie ludzie nie przeżywają. Teraz pytanie, czy to, co robimy, jest nienormalne, czy my jesteśmy nienormalni? Tym zakończę, rzekłem. Trudno po takim wstępie powiedzieć coś mądrego, ale wydaje mi się, że transformacja energetyczna jest rzeczą nieuniknioną. Bardzo bym chciała i z całego serca życzę, żeby ona się odbywała w stylu i według technologii wymyślonej przez Olgę. I wydaje mi się, że to jest niezwykła szansa, żebyśmy brali w niej udział. Tym bardziej, jeżeli uda nam się wprowadzić również w tą niesamowitą przemianę pozostałych 9 krajów, w których działa moja firma. My jako Saule wierzymy, że to się uda, jesteśmy pozytywnie nastawieni. Nie ma, zapraszam na kolejne obiady, zapraszam na kolejne umowy, zapraszamy kolejnych klientów, zapraszamy kolejne duże firmy do współpracy. A ja bardzo chciałabym podziękować wszystkim, którzy od początku nas wspierają, którzy teraz nas wspierają, wszystkim, którzy nam pomagają transformację tą przeprowadzić. Bardzo dziękujemy za okazany kredyt zaufania. Nie zawiedziemy was. Dziękujemy. Dołączam się do Olgi. Bardzo wszystkim dziękuję. Dziękuję tutaj Piotrkowi, Dawidowi, Agnieszce za załatwienie tej umowy. Rzeczywiście tak jak byłem biernym obserwatorem tego, w jakich bólach ona została utworzona w ostatnim okresie, jestem naprawdę ogromnie wdzięczny i wszystkim bardzo dziękuję. Coś jeszcze?
No dobrze, no ja chciałem wam wszystkim bardzo, bardzo mocno pogratulować. Te ostatnie dwa dni to niesamowite tempo załatwiania spraw, pokonywania drobnych, dużych przeszkód. Ta nieustępliwość wasza, ta wiara w końcowy sukces jest niesamowita, imponująca. To jest duże natchnienie dla nas wszystkich na pewno. I zawsze jest miło zobaczyć wypieki na twarzy mojego pryncypała, który słuchając takich wielkich rzeczy zawsze nabiera rumieńców. To jest bezcenne. Moi drodzy, bardzo wam serdecznie gratulujemy. Tymczasem szef naszej kuchni już serwuje. Także kto już otrzymał, zachęcamy. Nie czekamy na innych. Ja wiem, że to może nie do końca kulturalne, ale jesteśmy 30 metrów tutaj na górze. Szybko stygnie, a zachęcamy, żeby smakować naprawdę wyjątkową potrawę. To, co przygotował cały nasz zespół. Smacznego! Baby.